Trochę. Dzisiaj jest styczeń, 16 stycznia 2014 roku. Jesteśmy w fundacji, po której oprowadza nas pan Bolesław Szenicer. Dzień dobry, szalom. Dzień dobry państwu, szalom. Witam państwa serdecznie. Jesteśmy tutaj, oprowadza nas pan po tej fundacji, pokazuje nam pan makietę budynku, którego dzisiaj nie ma. Budynek, tak? Który był przedwojenną synagogą, przedwojennym biurem cmentarza żydowskiego oraz miejscem, gdzie zamieszkiwał rabin. Chcieliśmy tę synagogę odnowić, chcieliśmy ją odrestaurować dla miasta Warszawy. Mieliśmy wszystkie zgody oczywiście urzędowe, no ale niestety gmina żydowska, ówcześni prezesi, pani Helena Datner, dyrektor pan Andrzej Zazula. Pozdrawiamy ich z Nowym Rokiem. No, ja bym ich tam bardzo nie pozdrawiał, ale bo to nie są moi dzisiejsi już przyjaciele, ale w każdym razie oni nie jako, prawda, zarządzający gminą żydowską i zarządzający cmentarzem żydowskim, oni nie pozwolili na odbudowę. Tu chciałem dodać, że ja byłem dyrektorem cmentarza żydowskiego, byłem przez 22 lata. Mój ojciec pracował ponad 20 lat, przed wojną mój dziadek pracował na cmentarzu żydowskim, no więc to tak już rodzinieśmy to przejęli. Proszę państwa, no zaczynamy tutaj od 1939 roku, bo to najłatwiej, prawda, kiedy hitlerowcy weszli do Warszawy, zaczęli bombardować Warszawę, no i później Żydzi po lewej stronie, jak widać, i po prawej stronie Polacy musieli sprzątać Warszawę po bombardowaniu, po zniszczeniach, które powstały podczas bombardowania. Poniżej pokazujemy rok 1940, budowa getta, muru getta warszawskiego, gdzie Niemcy wprowadzili, prawda, swoją ideę zamknięcia Żydów w getcie warszawskim. I 15 października 1940 roku Żydzi właśnie już ukończyli tą budowę, i Niemcy, przepraszam, ukończyli tą budowę i Żydzi zostali zamknięci w getcie. Poniżej widać Polacy musieli, zamieszkujący ten teren. To jest wyprowadzka Polaków z tego miejsca ogrodzonego, a tutaj wprowadzają się Żydzi, tu już są wprowadzeni Żydzi i ten Żyd akurat musi przedstawiać przepustkę. Każdy Żyd, który chciał wyjść z getta lub wejść do getta, no, na przykład w salach handlowych, musiał mieć specjalny Ausweis, specjalny dokument niemiecki, i widać tam kontrolowany był przez żołnierza, na początku przez żołnierza w granatowej policji, warszawskiej policji, natomiast później był przez funkcjonariusza udolowanego. Tak, tak. Później przez również policjanta, oczywiście w getcie warszawskim, a w późniejszym w ogóle okresie już też przez Niemców. Ale na początku Niemcy nie kontrolowali. I jak widzimy, życie było normalne, że tak powiem, no my się opieramy o cmentarz, ale nie pokazujemy restauracji, nie pokazujemy innych elementów życia żydowskiego. Jak widać tutaj pogrzeby. Pogrzeby były normalną, zwykłą codziennością. Oczywiście dla tych Żydów, którzy umierali w getcie, no i mieli pieniądze. Mieli pieniądze na wyjście, na pochowanie. Niemcy oczywiście normalnie wypuszczali pod ochroną, jak widać, żydowskiej policji. Tak jak tutaj, gdzie rabin stoi się modli, z prawej strony stoi żydowski policjant. Czyli kontrola oczywiście należała do policji żydowskiej, by żałobnicy, którzy weszli na cmentarz, spokojnie mogli wyjść. Tu widzimy karawan konny, taki ekskluzywny, tak? Tak, no to były, w ogóle pogrzeby były ekskluzywne na cmentarzu żydowskim, bo trzeba sobie powiedzieć, że większa część ludzi no, nie miała pieniędzy i byli chowani, co widać zupełnie poniżej, byli chowani w masowej mogile. Tutaj, prawda, jeżdżący wózek, karawan zbierał Żydów z getta, umierających na ulicy. Czyli był kontrast, bogaci mieli ekskluzywny karawan wyglądający no niezwykle, przystam. Tak. I mogli być pochowani religijnie. Nawet religijnie, bo to jest właśnie, czyli w obrzędku religijnym, czyli w tak zwanym tachrichem, tak zwanym specjalnym całunie, w którym normalnie ciało było wkładane do grobu. Przepraszam, proszę pamiętać, nie w żadnej pozycji siedzącej, tylko w pozycji normalnej leżącej, z głową na wschód. Czyli ten całun pogrzebowy, takie właśnie obwiązanie, oplecenie tym całunem znamy z całunu turyńskiego, czyli to jest również podobieństwo naszych wspomnień religijnych. No, wiemy, co znaczy całun turyński dla nas, chrześcijan. I właśnie, bo pan oczywiście widzi... ten całun to jest właśnie całunem, który się bierze sprzed wielu tysięcy lat, i ten całun turyński, to można powiedzieć tak, to jest właśnie na podobieństwo, tak wtedy chowano w specjalnych
płachtach specjalnych, białych, prawda, lnianych czy zwykłych, prawda, płachtach. Tutaj widzimy już 1942 rok, tu jest pewna ważna rzecz, że już wtedy śmierć głodowa, już wtedy nie było, prawda, szop, w których Żydzi pracowali, już wtedy niestety wywożono Żydów i wywożono Żydów nie na cmentarz. To zdjęcie, które widzimy tutaj, tych zbierających, którzy są pochowani poza cmentarzem. Stop, chwileczkę, panie profesorze. Tu widzimy człowieka w rogatywce. No tak. No, czyli mamy takie... tu element umundurowania polskiego. Funkcjonował, bez ogrodka oczywiście. No. Ale jako po prostu nakrycie głowy można było w tym takim czymś chodzić. Dla Niemców... Nie wiadomo, czy to jest Żyd, czy Polak. Nie, to jest Żyd na 100%. Natomiast dla Niemców nakrycie głowy to było nakryciem głowy. I nieważne, czy miał właśnie taką rogatywkę, czy miał jakąś czapkę taką, jak obok widać. To nie było znaczenia. Niemcy nie zwracali na to uwagi. No oczywiście bez orzełka. Tak. I to jest pochowanie. 1942. Tak, i to jest pochówek tu, gdzie stoimy w tej chwili, czyli na boisku klubu sportowego Skra. Kiedy cmentarz w 1941 roku już był zapełniony, żeby chować tych wszystkich biedaków na cmentarzu, bo nie było miejsca, to Niemcy nakazali, by tu, gdzie stoimy, na boisku klubu sportowego Skra, tu pochować resztę Żydów, prawda, z getta warszawskiego. To jest około 40 tysięcy osób. Tu mamy 1943 rok, wywóz, prawda, już Żydów do Treblinki, czekających przed wywozem, i tu kolejka, która wywozi. No a następnie wiemy, Niemcy po likwidacji getta warszawskiego podpalali dom po domu. No i tutaj, prawda, widzimy też osobę, która wyskakiwała, Niemcy wyszukiwali w domach podpalony, z podpalonego domu na ulicy Mireckiego, prawda, widać, wyskakuje, prawda, osoba, wyskakuje osoba. Nie, to jest ulica Mireckiego, widok na mur klubu z tego. Czyli to niedaleko tu się działo? Tak, tu obok. O, to jest ten mur i tu żołnierz, prawda, już Armii Krajowej. To zdjęcie jest, przepraszam, źle troszeczkę doklejone. Ono powinno być tutaj. Niestety zdarzyła się taka małutka pomyłka. A ona jest tutaj. Ulica Mireckiego, widok na mur boiska klubu sportowego oraz kolumnę samochodów zniszczonych przez żołnierzy Armii Krajowej. Czyli to już jest powstanie warszawskie. Bo tu mamy pokazane, tu mamy 43 rok, czyli, prawda, powstanie jakby przed powstaniem w getcie warszawskim. Wywóz po powstaniu również. A tu mamy 44. Bardzo ciekawe powstanie, oczywiście warszawskie, gdzie w jednym z budynków na ulicy Gęsiej, gdzie znajdowało się więzienie, tak zwane na Gęsiówce, Armia Krajowa, tu stojący żołnierz Armii Krajowej, jeden, drugi, trzeci, czwarty, uratowali w tych barakach również znajdujących się Żydów. Ja spotkałem się z opinią, że ci Żydzi z Gęsiówki to była obsługa komór gazowych, gdzie gazowano tysiące mieszkańców Warszawy. Nie, jest to nie... Spotkał się pan z takim. Nie, jest to nieprawda absolutnie, jest to wymyślone nie przez kogo. Było to tak, że w 1943 roku po już likwidacji getta warszawskiego, kiedy już nie było Żydów, kiedy wszyscy zostali wywiezieni, wymordowani, którzy uciekli do lasu, uciekli do Armii Krajowej, później zresztą walczyli, to Niemcy postanowili już w 1943 roku, w czerwcu, w lipcu, postanowili już budować jakby nowe miasto, czyli odbudowywać Warszawę w celu zrobienia Hitlerstadt. Czyli ten plan miasto... Papsta realizować. Tak jest, plan Papsta został wcielony w życie. I musimy pamiętać, że w 1943 roku, już czerwiec, lipiec, sierpień, Niemcy sprowadzili Żydów z Ukrainy, z Węgier, z Rumunii, z Jugosławii. Sprowadzili Żydów, którzy nadawali się do pracy, znali się na budownictwie. I oni, jak widać, dobrze wykarmieni, można powiedzieć, już to nie są te szkielety, które widzieliśmy. Czyli nie są to Żydzi warszawscy, Żydzi polscy. Nie, to byli części Żydzi okupowanej przez Niemców Europy. Dokładnie tak, dokładnie tak. I oni mieli czyścić, i oni czyścili. Oni do 44 roku, do powstania warszawskiego, oni byli normalnie wykorzystywani do odbudowy, do czyszczenia miasta. Tej części miasta, która była zburzona. Tej części miasta, oczywiście, czyli getta. Getta warszawskiego, czyli jakby tej części miasta. A co to jest? A tu mamy właśnie Armia Krajowa
wyzwala, to znaczy dochodzi do na Umschlagplatzu do magazynów i zdobywa, prawda, w magazynach ubrania, które trzymali Niemcy. Oczywiście ubrania, które miały być wywiezione do Rzeszy. Po A tych więc, ludziach, którzy... Po, tak, po Żydach, bo to byli przecież na Umschlagplatzu były magazyny, były też ubrań, które zrabowane zostały Żydom. No i 45 rok mamy również zdjęcie z Gęsiówki, z więzienia na Gęsiówce, gdzie Niemcy oczywiście po zdobyciu już, po zlikwidowaniu powstania warszawskiego, Niemcy na Gęsiówce zamordowali wszystkich już znajdujących się Żydów, zamordowali Polaków, tak, aha, już później wszystkich mordowali w tych barakach i podpalili. I tu mamy dokumentalistę radzieckiego. Dokumentalista radziecki, który wszedł na teren, no i prawda, spisywali, badali wszystko. No i te zdjęcia już są radzieckie, to znaczy powiedzmy polskie. Po 1945 roku, no, powiedzmy, po wkroczeniu wojsk sowieckich, które dla wielu ludzi jest nazywane jako wyzwolenie. No właśnie. Jutro mamy rocznicę zresztą. Tak, jest. 17 stycznia, tak, wkroczenie wojsk sowieckich, a u boku wojsk sowieckich wojska polskiego, tak to było. I jeszcze tu widzimy te fotografie. A tu mamy prywatna kolekcja na 200 lat cmentarza, postanowiliśmy tutaj dać z prywatnej kolekcji zdjęcia prywatnych osób przedwojennych, odwiedzających cmentarz żydowski. No jak widzimy tutaj, piękne zdjęcia, zresztą można zobaczyć, jak wyglądała moda, prawda, w latach 1910, 1920, 1930. W tym roku to są rodziny, które stoją przy grobach swoich bliskich. Aha. Tak to wygląda. Teraz kończymy pierwsze wejście Telewizji Narodowej, wejście, rozmowę z Bolesławem Szenicerem. I za chwilę przejdziemy do drugiej części fundacji. Przypomnijmy, to jest pan, który swoje życie oddał upamiętnieniu swojej kultury, kultury żydowskiej, w takim szczególnym miejscu, miejscu pochówkowym. Wiemy, co to znaczy dla cywilizacji, dla sposobu uporządkowania życia społecznego, obyczaj pogrzebowy. Po wielu cywilizacjach zostały tylko właśnie cmentarze, a tu mamy taką bogatą historię opisaną właśnie wbrew wielu przeciwnościom przez tego dzielnego pana. Paliska na właśnie w murach tej synagogi. No, czyli więc to mamy tutaj w tym miejscu te wszystkie rzeczy znalezione, odkopane z robienia, ze zrobienia oczywiście prac archeologicznych. Ja tylko przypomnę, że to jest fotografia tej synagogi, którą tutaj pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego mniejszego pomieszczenia. To jest właśnie to. Właśnie tego makiety, tak jest. To jest makieta, którą wykonał, przypomnijmy, bo w tym momencie trzeba przypomnieć, Włodzimierz Fruczek. Należy mu oddać rzeczywiście. Pozdrawiamy serdecznie. Od razu trzeba też pozdrowić i podziękować. Nie będę wielkiego nadużycia popełniał, jeżeli podziękuję, tak, bo to jest fundacja, czyli tu są fundatorzy. I jak widać, fundują. My też się dorzucimy. Natomiast tak, to jest już, to nie są fotografie, to są już autentyczne rzeczy wykopane sprzed 1943 roku, tak? Tak, to znaczy... Kiedy została zburzona ta synagoga? Synagoga została zburzona 15 maja 1943 roku. Hitlerowcy zniszczyli ją w tym dniu, co na drugi dzień, znaczy 16 maja 1943 roku, została zniszczona wielka synagoga nad Łomackiem, czyli dzisiaj plac bankowy. Tak, dzisiaj plac bankowy. Błękitny wieżowiec. Błękitny wieżowiec, gdzie stoi to dzisiaj, to znaczy dzień wcześniej, 15, została zniszczona ta synagoga, synagoga cmentarna. I to było 15 maja 1943 roku, a zbudowana była w 1877 roku ze składek Żydów, ze składek prywatnych. Czyli 70 lat służyła społeczności żydowskiej miasta Warszawy. Tutaj jest zachowany... Oryginalna, tak. Tak to wygląda, to jest przedwojny. Tak, to jest przedwojenna tabliczka, oryginalna 4951 kopowa. Ona była podświetlona. Tak, była podświetlona, oczywiście. A to są jakieś... A to są odłamki bomb, którymi właśnie zostało wysadzone, ta synagoga została wysadzona przez hitlerowców. To są odłamki pocisku bomb, które, prawda, zostały służyły. A tu mamy tabliczkę, bardzo ciekawą tabliczkę z napisem Gmina Wyznaniowa Żydowska, Cmentarz Warszawski, Okopowa 49 i uwaga, Komisariat 5.
bo każdy budynek użyteczności publicznej przed wojną podlegał jakiemuś komisariatowi. Czyli policja, jeszcze to jest chyba jakaś tradycja czasów carskich bodajże. No tak, tak, bo wszystkie te właśnie to, no, tradycje czasów carskich i w ogóle te oznaczenia te państwowych jakby instytucji, czy prawda, czy budynków szpitali, no musiały należeć do jakiegoś komisariatu. Pordzewiałe zawiasy, pordzewiałe, jak domyślałem się, o kucia okienne, klamry do różnych okuć okiennych i drzwiowych. Tak, no oczywiście wspaniały kran z napisem warm, ciepła woda, a więc bardzo piękny kran. Warm to jest po angielsku, po niemiecku, po niemiecku, warm to jest po niemiecku, ciepła. A dlaczego ciepła woda? Też się zastanawialiśmy, kiedyśmy wszystko oznaczali po znalezieniu. No, ciepła woda na pewno była u rabina, który tu zamieszkiwał wraz z rodziną na cmentarzu. To jest ten element, o ten tu, tak. A nie jest to przypadkiem napis warm po angielsku? Nie, nie, warm to po niemiecku jest czyli ciepła, mamy do czynienia ciepła woda. Z o tym miejscem, o tu, o w tym miejscu mieszkał tak, rabin. Tak, tutaj w tym miejscu pod numerem szóstym oznaczonym, tu zamieszkiwał ten rabin, którego widzimy tu na zdjęciu wraz to z rodziną i ten dziećmi. Pan, pozwolę sobie zrobić zbliżenie. Na dwóch zdjęciach widać. To jest ten pan w tym akurat. Tak jest, dokładnie. I tak. Wyżej go też widzimy. O, tak, jest, prowadzi jest... kondukt pogrzebowy, a obok, prawda, żydowska policja, prawda, pilnująca. No oczywiście musimy pamiętać, że te zdjęcia były wykonane dla celów propagandycznych. 41 rok. Niemcy chcieli powiedzieć, że żyć i umierać w dobrze zrobionym, nowoczesnym, europejskim getcie, Żydzi, nie bójcie się. Tak to raz, to raz. A dwa, wysyłając do Ameryki, szczególnie do Nowego Jorku, gdzie Jan Karski mówił inne rzeczy, gdzie byli Żydzi i inni ludzie, którzy Polacy, którzy mówili o zupełnie innej sytuacji, jeśli chodzi o Żydów, to te zdjęcia miały pokazać, że zaraz, przepraszamy, proszę, życie na cmentarzu. Niemcy wysyłali z restauracji, ze szpitali, z kawiarni wysyłali. No po co? Po to, żeby właśnie pokazać, że jest normalne życie, no, w getcie warszawskim. Znak firmowy cegielni, z której pochodziły cegły użyte do budowy budynków cmentarnych Halbermarki. No, dla Żydów oczywiście tak, tutaj mamy płytkę ceramiczną z gwiazdą Dawida. Oczywiście można powiedzieć, że to nie oznacza, że ta płytka była koszerna, ale Żydzi musieli ją łatwiej skoszeryzować. Tak, ale Żydzi po prostu bardziej oznaczali, żeby ta płytka była od Halbera na przykład. Czyli mamy tutaj dowód, że każdy naród, każda nacja, każda grupa religijna i to jest chyba oczywiste, zostawia jakiś ślad po sobie i to jest bardzo ważne. Nie bójmy się swoich znaków zostawiać w tych ważnych dla nas miejscach. A szczególnie to były, te płytki były w mykwach, w łaźniach żydowskich, czyli w rytualnych miejscach, gdzie Żydzi dokonywali oblucji, gdy się myli, gdzie, prawda, gdzie, a więc to, no, te były już, musiały być sygnowane. Literatura tutaj no też. No tu literatura, jest. No to. A to jest, domyślam się, tak, mapa plan przedwojennej Warszawy. Tak jest, po niemiecku. To jest Stadtplan von Warschau. Czyli to jest przedwojenna mapa, czy wojenna? Nie, to jest wojenna, to jest w czasie wojny, to znaczy przedwojenna mapa Warszawy, naniesiona przez Niemców, przez hitlerowców. To znaczy, no jak zdobyli, prawda, już Warszawę, zdobyli mapy, to mieli bardzo ułatwioną sprawę. I planowali już tutaj wybudowanie nowego mostu, widzimy. O, proszę bardzo. Znaczy to podejrzewam, że i tu jeszcze jeden most był planowany. No tak. Czyli proszę, jak się Warszawa miała rozbudowywać, a było jak było. I jeszcze zerknijmy, tutaj są różnego rodzaju odłamki. Co to jest? Tak, tutaj są buteleczki. Bardzo ciekawa sprawa, znaleźliśmy mnóstwo buteleczek. Nie wiedzieliśmy, co to oznacza, ponieważ one wszystkie sygnowane są po prostu Chery, taka nazwa. No, bardzo się napracowałem, żeby dojść, co to była ta fabryka Chery. One są nadtopione, czyli to jest dowód, że to były, one są z pożaru. Tak, no Niemcy podpalili synagogę, oczywiście, jak najbardziej, ona została spalona. I część, prawda, jak widać, uratowała się, a część została zgrillowana, niemalże szkło zostało. Są stopione, szkło jest takie pozaginane. Perfumeria Chery była produkowana w Warszawie przy ulicy Żelaznej przez pana Polusa i pana Landała i oni mieli tutaj takie specjalne płyny do czyszczenia ciała przed pogrzebem. One służyły, to nie były perfumy zwykłe, takie perfumy, nie wiem, czy można powiedzieć, że to były takie ewangeliczne olejki? To były specjalne, tak, olejki, płyny, kremy zresztą też, bo proszę, tu mamy tubki.
tubki, gdzie Cherie Perfumeria, tu mamy, prawda, opis, gdzie również było w tubkach, czyli były kremy. Czyli były kremy, nie tylko, były płyny. No i oczywiście tutaj mamy różnego rodzaju zastawa stołowa, prawda, zniszczone z zastawy stołowej. I tym widelcem mógł jeść rabin ze zdjęcia. Mógł jeść. No, mamy tu zastawę stołową sygnowaną przez Seltmann Weiden, a więc Seltmann Weiden, wybitna, znana niemiecka firma, no już taka bardzo A to prawda, jest, droga. Czyżby to była butelka to jest, po piwie? Tak jest, to jest butelka po piwie, słynnym polskim oczywiście piwie Haberbusza i Schiele, to znaczy niemieckim w Polsce. Produkowanym. Proszę, nie. Aha. Żarówka przedwojenna. No też ciekawe, albo bo wojenna. No tak, no wojenna oczywiście, czy przedwojenna też, ale tutaj bardzo ciekawy zastrzyk jakiś. Jakaś fiolka z zastrzykiem, gdzie zgrillowane zostało, tylko cukier się ostał, prawda? A nie otwarta jest. Nie otwarta, żeby ją znaleźli w synagodze, no bardzo ciekawa dla I nas. Pozostałości po sportowym życiu, przedwojennym albo wojennym, to są właśnie korki. A zastanawialiśmy się, skąd te korki w synagodze. No, no i ja tak doszedłem do wniosku, że na pewno ten szacowny rabin, który zajmował się na cmentarzu pochówkami, był od pochówków specjalnie, od prowadzenia modlitw, na pewno miał syna. A syn grywał tu, na boisku klubu sportowego Skra, kopał piłkę przed wojną. Może sam rabin grał? No, sam rabin chyba nie, no nie przypuszczam, bo jest mała nóżka, proszę zobaczyć, jest dosyć mała nóżka, to jest taka wymiar, no nie wiem. Stopa jest rzeczywiście, no tak. To jest opaska? To jest opaska, którą nosili Niemcy, którzy Niemcy nakazali, przepraszam, Żydom nosić w getcie, żeby być oznaczonym, a tu obok mamy wspaniałe mydło z jelonkiem, no jest to mydło Schichta, bardzo znane mydło, prawda, szare Schichta, produkowane przed wojną, w czasie wojny, no myślę, że to jest jedno z nielicznych w całości mydeł, które udało nam się odnaleźć również. A to jest zwieńczenie macewy, czyli nagrobka? To nie, to jest taki już nasz symbol fundacji naszej, prawda? A, i tak, przepraszam, zrobiony tak hojną dłoń. Tak, która hojna dłoń oczywiście, no bo to u Żydów jest bardzo często stosowane. Cetaka, czyli wspieracie swoje cele hojną ręką. No tak, każdy człowiek, który no, daje ten grosz, prawda? No, dlaczego grosz? Może dwa? No, jak no, daje dwa, to jest bardziej zacny. Ja słyszałem o polskim biznesmanie, który 27 milionów nawet. Tego. No Kulczyk, tak. Tak. Kulczyk, tak, 27 milionów na Muzeum Historii Żydów, tak, to bardzo ciekawa postać, tak, prawda? I bardzo ciekawy dar, no to już nie tak jak u nas grosz. Na pewno tak, wysoki, no tak. Ciekawy. Nie właśnie, proszę teraz o komentarz znanego blogera Nowego Ekranu, który ma pseudonim Spirito Libero. Znanego żydożercy. Nie, to jest propaganda przez tak, AOF-iego, no, korzystam. My Service szerzona, proszę bardzo. Korzystam z okazji, żeby zdementować. Proszę bardzo, kilka słów dla Telewizji Narodowej. To znaczy tak, no ja już byłem gościem pana Bolesława Szenicera w tym miejscu. Cieszę się, że możemy teraz tutaj być z kamerą i zobaczyć to, co udało się zebrać. No i przede wszystkim posłuchać pana Bolesława, bo jest to człowiek, który ma naprawdę bardzo wiele do powiedzenia. Zresztą wczoraj zamieściliśmy jego wywiad z panem Bolesławem Porębą, który spotkał się Bohdanem. Z panem Bohdanem, przepraszam, jak ja powiedziałem? Bolesławem. Ojejku, pan Bolesław stoi obok, dlatego się troszeczkę może zapętliłem. W każdym razie zauważyłem, że ten wywiad spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem i myślę, że porozmawiamy jeszcze tutaj. Zadamy parę, jak zwykle, niewygodnych pytań, trudnych, a pan Bolesław słynie z tego, że lubi takie pytania i, no może nie lubi, ale od nich nie ucieka, jest szczery. Ja tylko dopowiem, że tutaj, o tu widzimy napis, że to jest ulica Anielewicza. Udało się go teraz właśnie skadrować. Tak, bo to jest końcówka ulicy Anielewicza, ale proszę pamiętać, jest Gibalskiego. Ale proszę pamiętać, że to jest dzisiejsza nazwa, czyli powojenna, albo nazywała się ta ulica, dochodziła tutaj do tego momentu, nazywała się ulica Gęsia. Stąd Gęsiówka. Przed wojną ulica Gęsia. Stąd Fundacja Cmentarza Żydowskiego imieniem Gęsia, dlatego że, prawda, wróciliśmy do starej nazwy. Przedwojenny.